Beatko, moc lidera, moc biznesu. Co to znaczy być dzisiaj liderem? Czy możemy rozróżniać podział na lidera ze względu na płeć, czy to już nie ma racji bytu? Nie, no absolutnie nie. Ja tutaj jestem zwolenniczką tego bardzo ostrą, żeby cały czas powtarzać i mężczyźni, i kobiety głośno wszędzie, że przedsiębiorca, lider to jest człowiek, tak? Jest człowiek, który ma swoje talenty, który ma pasję, który ma siłę, nie wiem, przebojowość, tak? To jest przedsiębiorca. I wtedy nie patrzymy na to, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. Co to znaczy tak naprawdę kompetencje prawdziwego lidera współcześnie? Osoby, która musi zarządzać zespołem, ale która ma też we współczesnym świecie bardzo dużo wyzwań, bo świat się zmienia w tempie, którego do tej pory nie mogliśmy obserwować. Dlatego jak ktoś chce otworzyć firmę i pyta się mnie, ja mówię często to, że pamiętaj, że to, jaki robisz sobie teraz plan, biznesplan, zawsze biznesplany, wszystkie jakieś plany związane z tą firmą, poznanie rynku i tak dalej, badania rynku, to trzeba naprawdę wziąć na to poprawkę, że jak planowałam, że przyjdzie do mnie na początku, nie wiem, 1000 pacjentów, a przyszło tylko 1/10, tak? Byłam bardzo zdziwiona, teraz już wiem, że to jest normalne, dlatego wszystkim mówię o tym, żeby wiedzieli, że jak planują, muszą też założyć, że będą jakieś potknięcia, że coś nawet nie wyjdzie. To jest normalne, to jest normalne i tego się nie wolno bać. Dlatego osoba, która się boi, bo może coś nie wyjdzie, bo na pewno widzi 1% czegoś, to jest normalne i jak zawsze się będzie bała, nigdy niczego nie otworzy. Trzeba się nastawić, że coś takiego będzie, no i sobie z tym poradzimy, no bo jesteśmy przedsiębiorcą czy nie, tak? Mamy siłę czy nie mamy siły? I jeszcze do tego trzeba założyć, że będzie zmiana na rynku. Zawsze się rynek zmienia na gorszy, lepszy, tak? I trzeba umieć odpowiednio się do tego dostosować, odpowiednio ludzi uspokajać, żeby oni widzieli, że my mamy siłę, my sobie poradzimy i oni czują się bardzo bezpiecznie. Ja to czuję od moich pracowników, tak? Że czują się bezpiecznie, że zawsze powtarzają, że wow, jak ja się cieszę, że z panią pracuję. I to jest bardzo ważne. Poczucie bezpieczeństwa ludziom i to, że radzimy sobie wspólnie, bo to nie tylko, że ja wiem, co zrobić w danej sytuacji, tylko siadamy, razem myślimy o tym, co zrobimy, burza mózgów i idziemy do przodu. Czyli to jest jedna z takich kompetencji lidera, uspokajać zespół, dawać mu poczucie bezpieczeństwa, ale pani to ma nabyte, czy to jest z doświadczenia płynie, czy tego można się jakoś sobie wyrobić? Ja to nabyłam właśnie oglądając, patrząc się na sytuację, jak ludzie reagują, tak? Ja czułam, że ojej, tyle ludzi na przykład czuje niepewność albo poczuło pewność, więc mnie to cieszyło i tym bardziej wtedy mówię, aha, to tak jak się wychowuje dzieci, nikt nie uczy tego, dopiero jak masz te dzieci i tak samo jest z firmą, wtedy to nabywasz, jak jesteś uważny na człowieka, to będziesz to widział, tak? Kiedy trzeba pomóc, kiedy trzeba zainspirować, kiedy dodać energii, kiedy tam pocieszyć i tak dalej, bo tak niestety jest, to nie jest tylko bycie przedsiębiorcą, to nie jest tylko prowadzenie ekonomiczne biznesu, tylko to jest cały zestaw pracy z ludźmi, naprawdę. Czyli inteligencja emocjonalna jest taką kompetencją przyszłości. Tak, bardzo, bardzo. No i nowe technologie. Trzeba iść cały czas do przodu i cały czas nie tylko iść równo, tylko wyprzedzać jeszcze inne firmy w jakości, w tym, co znamy się, co możemy ludziom dać w usługach również.